Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. No co, sezon zbliża się wielkimi krokami. Zostało już miesiąc do pierwszego lotu. Teraz jest coraz tak właśnie ten okres, że trzeba to dopinać. Nie zaczynać przygotowywać gołębie, tylko dopinać. No i u mnie już towar przyszedł. W tym roku lecę z powrotem na Bayersie. Nie mówię, że ID jest złe, broń Panie Boże, tylko po prostu przemyślałem to wszystko. Leciałem cały czas na tym Bayersie. Na tym Bayersie jednak ja najlepiej potrafię sobie lecieć, a ja nie chcę mieć tak, że jeden lot mi wyjdzie, dwa nie wyjdą, później znowu dwa wyjdą, jeden nie wyjdzie. Chcę, żeby jakaś ta konsekwencja była. W tym roku pierwszy raz lecę nie za darmo. Powiem wam taką tajemnicę, że poszedł bardzo, bardzo duży zakład. Nie będę mówił o czym i z kim, bo ta osoba sobie nie życzy. Ale jeżeli wygram, no to będzie dużo, będzie dobrze. Będziesz miał na karmę na następną. Będę miał następną. No co, karmy poszły do góry. A co to za karma? To są karmy Bayersa. Ale tak, lutowa. Tak, ja tym samicą daję, o Boże, bo się wysypał. To jest pszenica i jęczmień daję wdowcom, które czekają na partnerów, czyli partnerów do wdowców. O, tam samicą i samcą, bo lecę samiczkami i samczykami. I ten, i im daję tutaj jęczmień i pszeniczkę. Dla gołębi rotowych jest w tym roku Bayers. Tu za dużo tych warków nie ma, bo ja nie mam dużo gołębi. Nie ma, to nie, tu nie jest już tyle. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to na ile to starczy? 9, 10. 10 to mi na cały sezon wystarczy. Ja mam 40 gołębi do lotu. Także mi to wystarczy. Ja no można powiedzieć, że tą karmę u mnie one dostają po łyżce takiej dużej rano i wieczorem, ale to nie jest tak, że ta karma jest łyżeczkowana czy tam coś. One po prostu ją nawet do końca nie wyjadają, nie? Ale daje dobrą karmę. Na gołębi muszę mieć dobrą karmę. Wiem, że musi być dobra jakość, nie? Bayers ma dobrą, no nie oszukujmy się. Nie mówię, że jakieś polskie są złe, na pewno są też dobre. Tylko ja wam powiem tak, no się przyzwyczaiłem do tego Bayersa i jakoś ten Bayers z powrotem wrócił w tym roku. Produkty, wiadomo, gryt najlepszy na świecie z ID. Dla mnie on jest petarda. Minerały mam tam z Marimana, co tam, no tam jakieś belgasole, takie rzeczy podkupowałem. Ja tam też tych gołębi do tego nie faszeruję ich tak za dużo, nie? Ale tam wiadomo, że kreatynę jakąś samicą dam w tym roku, nie? Bo tam chcę zobaczyć. No i co? I to wszystko, no będziemy, czekamy. A, ciężka praca się zaczyna, bo zaraz trzeba wstawać o 5 rano. Bo wiadomo, że się pracuje, chodzi się do pracy, ale 5 rano, bo trzeba dwa razy dziennie je karmić. Trzeba robić samcom dwa razy dziennie oblot. A jeżeli poszedł zakład, to powiem wam, że motywacja wpadła straszna. Nie będę ukrywał tego, że bardzo, bo to bardzo porządny zakład, bardzo porządny człowiek. Także jak przegram, no to będziemy płakać. No. Ale to jak to? No, musisz mi powiedzieć więcej o tym zakładzie. No, nie mogę ci powiedzieć, bo jak wygram, to będziesz chciała połowę, nie? A jak, no raczej, że no coś należy, nie? No do czego? To rano będziesz o 5 stawać i przyjechać gołębie karmić. Do gołębie powiem wam tak, w bardzo fajnej formie. Spróbowałem jeden produkt, pan ze Śląska mi, Włodzimierz mi polecił, którego serdecznie pozdrawiam, bo mnie ogląda. Powiem panu, że naprawdę kał niesamowity. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Prosta niby rzecz. Kilka pytań było przez ten od kolegi. Jak ja robię z piórami u gołębi? Patrzcie, on tutaj. Piórami, żeby mi się nie pierzyły do lotu, nie? Podczas lotu. Ja gołębi, wiecie, dlatego właśnie gołębie, ja lotowe też między innymi, bo spróbowałem lotowe, dlatego, Boże, zacząłem się, dlatego te gołębie lotowe lecę właśnie z dwóch jajek. Oglądałem filmik bardzo... Dobra, co to znaczy z dwóch jajek? No, lecę na sucho, dwa razy znoszą jajka. Kiedyś przycinałem początek tu pióra, wycinałem to początek. Gdzie? Tutaj, taki kawałek ucinałem, tak, pióra, żeby mi się nie pierzyły. Jeszcze też robiłem, że tutaj przebijałem igłą tą, w lotce to nie wiem, jak to się nazywa, no ja nie wiem. Bardzo powiem z głowy, ale wbijałem igłę, żeby było pióro martwe, ale... Po co martwe? No bo żeby nie pierzyli, bo gołębie pierzą pióro po 8 locie, to jest, do 8 czy tam lotu, no to jest niedobrze, ale jak gołębie wychowają młode, to będą się pierzyć, ale są hodowcy, którzy mówią, że jak wyrzucą pióro, to gołębie lepszą formę, tak jakby drugie stadium formy wchodziło. I powiem wam szczerze, że gołębie u mnie po 10 locie, 9, jak wyrzucą, to naprawdę walą. Ale ja jestem zwolennikiem, żeby mi tego pióra nie pierzyły. No i jak ja mam, jak one są puszczone na dwa razy na jajka, nie dam im wychować młodych, to te gołębie mi się nie pierzą. Nie ten. Jeszcze co tam było pytanie, mi zadał, czy kolega tam, czy właśnie do tego maratonu. Słuchaj. Na maraton ja gołębie nie szykuję, bo jestem cienki w maratonie. Chcę się dopiero wziąć za ten maraton, ale powiem ci, jak na 500 do 10 godzin. Groch i konopia to jest podstawa,
jak na 500 na 10 godzin lotu idą, nie? No wiesz, maratony niektóre też trwają po 10 godzin, niektóre to w większości. Ale mi to akurat na tym karmieniu, jak na 500, właśnie na tym gruchu, na maraton mi to nie wychodzi. Albo mam za słabe gołębie na maratony, albo jakaś inna jest przyczyna, nie? W której chcę się dowiedzieć. No i powiem wam, że wchodzę właśnie w ten ryb, bo tam dlatego te samice też ruszyłem, żeby pod te maratony, bo mi się podobają, zaczęły mi się podobać te lata. No i co tam? Było takie jeszcze ciekawe. No, te parowanie było, co z tym parowaniem dalej? Już było drugie, czy jeszcze nie? Nie, teraz będzie drugie parowanie. Dzisiaj ich puszczę, samiczki im puszczę tak na 2-3 dni, bo widzę, że mi samce coraz bardziej lgną do siebie, to wrzucę im samiczki, ale takie parowanie zrobiłem takie już konkretne, żeby zniosły jajka, to w przyszłym tygodniu w niedzielę. Puszczę je i po 10 dniach zniosę jajka i po 7 dniach jak od zniesienia jajek zabiorę samice i samce będzie. No już będą, wiadomo, już będą mocne treningi, będą jakieś próbne na pewno loty i do pierwszych lotów. Trenował gołębi w tym roku, nie będę tak jak co roku, że wywoziłem je tam 15-20 razy, bo nie będę miał na to czasu. Będę chciał je wywieźć co najmniej tylko z 5-6 razy. Nie? No, w tamtym roku też tak mówiłeś i tak. Ale w tamtym roku nie miałem tej pracy. Teraz jak pracuję, to nie mam czasu. Przychodzę późno i co, no, muszę je wywieźć. Tak. Ale wywiozę je na pewno z 5-6 razy. Wywiozę. Już ta pandemia minęła, także będę mógł sobie jechać do tego. Do Niemiec, do pasywalku. To jest akurat 50-60 km, może i dalej, na jeden próg, a pojadę. Zobacz, no bo chcę, żeby takie dłuższe te treningi zrobiły, nie? No, pojedziemy na któryś razem, no, zobaczymy. Będziemy wypuścić. Jaszczą parę wybrał. To ile masz teraz? Ile 40. A ile ostatnio? Około 40. Było 48, 46. I około 40 zostało. Pokażemy, jak szczepię też tą szczepionką na ten, ale to tak za 2-3 tygodnie będę szczepił. Kuracji żadnych nie robiłem, badania są porobione, ja nie robię kuracji na ślepo, nie daję, oduczyłem się tego, badania są porobione, gołębie są mega zdrowe, chodzą mi ładnie. Na razie dziennie. Co one robią? Kogo tu mamy? Brat Grosika. Pewnie. Fajnie leczył w tamtym roku. Teraz będzie szlakiem. Zobaczymy, co on tam pokaże. Na tego liczy, to na 500. Fajnie w tamtym roku siadł na 500. Chyba, że go wcześniej jaszczą zerzy. A co to jest za gąbek? Żaba. A, żabka. Na imię żaba. No co, teraz właśnie mówię, połączę je drugi raz. To jest pary. To będzie, teraz będziemy mieli, myślę, że ich połączę w przyszłym tygodniu, to będzie drugi. Drugi kwiecień, 10 dni, 12, 18, no może później trochę ich połączę. Żeby 1 maja mamy pierwszy lot. No i co, a co to za los będzie teraz pierwszy? A nawet nie wiem, ale krótki jakiś, ze 140 km. Będzie krótki. Hodowcy nam się też wykruszają, tak jak wszędzie. Drogo to jest bardzo. Myślałem, że ten sport zginie przez to, że drożyzna, to chyba wojna wykończy. Bo bardzo drogie są wszystkie karne, to poszły do góry niesamowicie. Ale czekam tego sezonu, mam nadzieję, że się odbędzie w tym terminie, nie tak jak w tamtym roku i 2 lata temu. Już pandemii nie ma. No nie ma, ale czy jest. To może jakoś dacie radę. Nie. Wszystko w terminie. Dużo lotów, bo tych lotów jest u nas chyba 15. To właśnie ten super maraton. No ja to tak za bardzo nie będę uczestniczył, tam coś tam na pewno dam z tych samców, które nie będą mnie lecieć, bo jeszcze nie mam gołębi na ten super maraton. Ale z 2-3 lata i będę. I co, dzisiaj było poodkurzane, poodkurzałem tu, ładnie wyczyściłem tym samczykom, tak jak co, praktycznie co dzień. Puszczasz? Puszczam codziennie, chodzą pięknie, no właśnie to, że teraz fajna pogoda tak jest i one coraz bardziej się tak rozkręcają, nie? Ładnie latają? Pięknie, chodzą. Nadzieja jest.
No nadzieja, nadzieją, to tu jest bardziej już teraz zawzięte, żeby zakład wygrać. Nadzieja, to ma tam... Nadzieja matka głupich, no ale każda matka kocha swoje dzieci. Każdy ma nadzieję, każdy ten... My dzisiaj to wszyscy mają dobre gołębie, wszyscy, w większości, w 90%, tylko teraz jak je przygotowujesz, jak się przykładasz. Ja wiem jedno, że jak odpuszczasz, że myślisz, że już gołębie będą same lecieć bez twojej pomocy, to nie, to jest nierealne. Bo to mogą 2-3 lata, ale później musisz cały czas konsekwentnie robić przy nich, pracować. One wymagają bardzo dużo pracy. Położenia i tego koncept czasu, wszystko na czas. I wtedy ale pochudły ci, co? No takie już ja są, wiem, no? Czy pochudły, no fajnie, no tak, robić takie masy mają, bo one latają teraz. Ładnie chodzą, codziennie są wypuszczane. Nie no, w zimę były grube, a zobacz teraz. Jakie grube? No grube były, no co? Ile ich tu jest? 12. Same samce, nie? Same samce, no. Na dole jest 19. Młodych i rocznych, nie, tam tak? Dwulatki są i roczniaki. No tutaj też są, tu są trzylatki, dwulatki i roczne. No ciekawe, jak się spiszą w tym roku. No zobaczymy. Sezon sezonowi nie jest równy. Jak pogody dopiszą, będą wszystkie pogody takie, jak się należały, że nie będzie jakichś dziwnych tarć. Tylko właśnie teraz to się obawiam, bo jak ta wojna jest, to będą te radary powłączane przez te wojska, są ruchy na świecie wojskowe, to wszystko, to nie wiem, czy to nie będzie jakiegoś miało wpływ na te gołębie. Mogą mieć wpływ, jakby jakieś po radar coś będą może się gubić gdzieś, nie? Oby nie, oby nie było tego wpływu, ale nie, zobaczymy. No zobaczymy, dobra. No, no co, pozdrawiam. Serdecznie. Do następnego. Szykujcie się. Nie poddawajcie się. Jak jest za drogo, to zmniejszajcie hodowlę, ale nie likwidujcie, bo to nie ma sensu likwidować, bo i tak będziecie za tym tęsknić. Jak jesteście prawdziwymi zapałowcami, tak jak ja. Pozdrawiam.